Witajcie. Dzisiaj wykonuję makijaż na pięknej Agnieszce. Zależało nam na lekkim makijażu z rozświetleniem, ale bez efektu dużych drobin. Taka, powiedzmy, ulepszona wersja makijażu dziennego, naturalnie i świeżo. Zaczynam od przemycia twarzy tonikiem Maria Badescu i nakładam mocno nawilżający krem z firmy Bioderma. Agnieszka ma cerę suchą, więc chcę, by makijaż wyglądał jak najlepiej i czuła się w nim komfortowo. Agnieszka ma brwi permanentne oraz przedłużane rzęsy. Następnie brwi wyczesuje na mydełko Affect, by nadać im odrobinę lekkości. Wyrównuję koloryt powieki korektorem. Najpierw nakładam pędzelkiem, a potem całość doklępuję gąbeczką i nakładam bazę z Inglota Eyeshadow Keeper. Najlepsza baza utrzyma cienie nawet na tłustych powiekach. Klepiemy, 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 tak równiutko. Malowanie powieki. Zaczynam od nałożenia błyszczącego cienia Lunar Spell właśnie z tej paletki z firmy Affect na jeszcze mokry korektor wraz z bazą, żeby on się mi tutaj pięknie przyczepił. Cienie z tej paletki pięknie się nakładają i iskrzą na powiece, ale nie jest to efekt brokatu, który obciąża powiekę i podkreśla załamania, tylko pięknie ją rozświetla. No naprawdę bardzo fajna paleta i przyjemnie się z nią pracuje. Następnie biorę puder z MAC-a w odcieniu C2 i przypudrowuję pozostałą część powieki, aby cienie matowe, które zaraz będę nakładała, pięknie się blendowały i nie tworzyły plam. Malowanie górnej powieki zaczynam od nałożenia matowego cienia z paletki Too Faced Naturally Nudes w odcieniu Warm Rose i nim definiuję sobie kształt oka, zaczynając od zewnętrznego kącika. Następnie resztę tego cienia, która została mi na pędzlu, wjeżdżam w załamanie powieki i blendujemy, blendujemy, dokładamy cienia, aż uzyskam pożądaną intensywność cienia. I blendujemy, łączymy z cieniem błyszczącym to przejście. Następnie biorę najciemniejszy cień z palety, ciemny brąz, i zaznaczam nim zewnętrzny kącik. Robię to delikatnie, strzepując nadmiar cienia. I łączę wszystko ze sobą. I wracam do pędzelka z poprzednim cieniem i wszystko ze sobą łączę, aby uzyskać płynne przejście. Płynne przejście kolorów między błyskiem a tym ciemnym. Znowu dokładam ciemnego brązu, aby przydymić linię rzęs. I tak sobie blendujemy na zmianę, aż wszystko będzie pięknie ze sobą grało. Cieniowanie górnej powieki zakończone. Teraz oczyszczam okolice oka z cieni, które ewentualnie gdzieś mi się tam osypały na skórę, więc sobie to wszystko przemywam, żeby potem nigdzie nie było ani drobinek z cienia, ani właśnie tych cieni, które były na górnej powiece. Przechodzimy do odpowiedniego doboru koloru podkładu i w przypadku odkrytych ramion zawsze sprawdzam kolor na dekolcie, tak aby twarz miała jak najbardziej zbliżony kolor do całego ciała. Nakładam mieszankę trzech podkładów Clarins Everlasting, Wet n Wild Dewy oraz Lancome Taint Miracle. Rozprowadzam podkład za pomocą pędzelka, a potem rozklepuję zwilżoną gąbeczką. Zaczynam od policzków. Klepiemy, klepiemy wszystko, żeby pięknie nam tutaj się połączyło. Nie używam jakichś dużych ilości, wolę sobie to dołożyć, niż od razu nałożyć jakąś dużą ilość produktu. Zresztą Agnieszka ma też piękną skórę, więc nie potrzebuje dużego krycia. Wiadomo, że na sesję zdjęciową też ten makijaż musi być odrobinę mocniejszy, ale wiecie. Wszystko w granicach rozsądku i dostosowane do potrzeb skóry modelki. Nakładamy na brodę, na nosek. Przeciągam podkład również na szyję, tak żeby cała twarz, szyja i dekolt stanowiły jedną kolorystyczną całość, żeby potem właśnie na zdjęciach wyglądało to bardzo, bardzo spójnie ze sobą.
Rozświetlam również dekolt i wyrównuję jego kolor mieszanką podkładów wraz z balsamem rozświetlającym z Liren. Balsam ten pięknie odbija światło, tworzy naturalnie wyglądający efekt mokrej skóry. On zastyga, więc też nie musicie się martwić, że pobrudzi wam ubrania. No zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Czas na korektor pod oczy. I tutaj znów mieszanka korektorów Art Deco oraz kultowy korektor Tarte Shape Tape. Aga nie ma dużych zasinień pod oczami, więc nakłada małą ilość i rozklepuje delikatnie gąbeczką. Pod jednym okiem, pod drugim okiem najpierw nakładam niewielką ilość korektora właśnie pędzelkiem, a potem wklepuję sobie gąbeczką. Rozjaśniam również centralną część twarzy tą samą mieszanką korektorów, odrobina na brodę, grzbiet nosa i czoło. Przed przepudrowaniem sprawdzam, czy korektor nigdzie się nie zebrał. Doklepuję sobie jeszcze wszystko, żeby było jak najładniej wszystko tutaj pokryte, połączone i wyglądało bardzo naturalnie. Następnie używam pudru Laura Mercier w odcieniu Translucent. Używam małej ilości. Zaczynam od okolicy pod oczami, następnie broda, nosek, policzki. No i nie zapominamy też o czole. Na boki twarzy nakładam rozświetlający puder z Golden Rose serii Nude Look. Omiatam też nim delikatnie czoło. No ten puder nadaje świetny efekt. Przy suchej skórze nie mam potrzeby pudrowania całej twarzy takim mocniejszym pudrem, więc tu pięknie sobie rozświetlę skórę tym pudrem. Czas na konturowanie i do tego celu użyłam bronzera Affect w odcieniu Brazil. Aga jest dość opalona, więc chciałam delikatnie podkreślić jej kości policzkowe. Odrobinę nakładam również na czoło, aby je optycznie skrócić i troszeczkę też ocieplić. Zrobić taki efekt 3D całej twarzy, takiej skóry muśniętej słońcem. To samo z drugiej strony, delikatnie sobie blenduję, najpierw delikatnie wklepuję, a potem rozcieram. Pudrem z Laury wyostrzam konturowanie od dołu i odcinam policzek prostą linią, gdybym bronzerem sobie tam czasami gdzieś zjechała za nisko, a to też pięknie wyostrza rysy. W tym czasie nakładam róż de Balm w odcieniu Down Boy. Z Agą to nam się buzie nie zamykają i zawsze jest wesoło. Róż pięknie właśnie dodaje takiego dziewczęcego charakteru każdemu makijażowi, także bardzo lubię używać róż. A teraz czas na to, co tygryski lubią najbardziej, czyli rozświetlacz. Ostatnio mój ulubiony Paese Wonderglow, no to jest cudo. Można nim pięknie stopniować efekt, jest na przezroczystej bazie, więc pasuje do każdej karnacji, ma piękny szampański odcień. Rozświetlam nim też dekolt. No zobaczcie, jak pięknie się błyszczysz jeszcze w połączeniu z tym kremem z Liren. Ten dekolt wygląda tak soczyście, ale właśnie nie przesadnie. On też nie jest taki, że zrobi Wam taką taflę bijącą z kilometra, ani taką właśnie zbroję. Także no mega, mega. Biorę teraz półszysty pędzel i usuwam puder z policzków. Wracam do pędzla z bronzerem i zmiękczam to przejście, aby nie została taka nieestetyczna linia właśnie z tego wypiekania. Tylko wszystko sobie to rozblendowuję. Przechodzę do dolnej powieki i nakładam ten sam cień, od którego zaczynałam cieniowanie górnej powieki, czyli Warm Rose. Nakładam go na 3/4 długości dolnej powieki, cały czas kontrolując jego ilość. Delikatnie, tak, cały czas sprawdzam. Najpierw każę patrzeć do góry,
modelce, a potem na mnie, żeby sprawdzić, czy nie zjechałam gdzieś za nisko, czy efekt już jest zadowalający. Tą samą czynność powtarzam na drugim oku. Aga ma piękne niebieskie oczy, więc taki róż idealnie podkreśla jej tęczówkę oka. Następnie zewnętrzny kącik dolnej powieki zaznaczam najciemniejszym brązem z palety. Przyciemniamy tutaj delikatnie kącik, linię rzęs, tworząc taki bardzo delikatny efekt przydymionego oka. Nie chcę, żeby ten makijaż był zbyt ciężki, ale jednak, żeby na zdjęciach był, żeby był widoczny, a oko fajnie podkreślone. Ponownie pudrem prasowanym z Maka czyszczę sobie granice całego makijażu oka od dołu, od zewnątrz. No ten puder to po prostu jest must have. To jest taki puder gumka. On świetnie rozblenduje wszystkie cienie, ale też przykryje to, co nie chcemy, żeby było widoczne. Dolną powiekę rozświetlam cieniem Rose Gold z palety Too Faced. Ten cień nakładam do połowy powieki dolnej. Delikatnie sobie to rozklepuję, nakładam ten cień na sucho. Nie chcę, żeby ten efekt był taki przesadny, tylko delikatnie, żeby gdzieś tam coś się mieniło na tej dolnej powiece i coś się tam zadziało. A w wewnętrznym kąciku ląduje rozświetlacz Paese. Jak rozświetlony makijaż oka, to jedziemy już po całości. Górna powieka, dolna powieka, wewnętrzny kącik. Także pięknie to będzie wyglądało na zdjęciach. Przemycam w tym makijażu również akcent kolorystyczny w postaci turkusowej linii wodnej. Uwielbiam w ogóle kolorowe linie wodne. Wiem, że to może niektórych przyprawić o dreszcze, jak maluję jej linię wodną, ale wierzcie mi, staram się robić to delikatnie, robię kilka ruchów i daję modelce odpocząć, żeby mogła sobie swobodnie pomrugać kilka ruchów i znowu daję odpocząć. Tuszujemy dolne rzęsy moją ulubioną maskarą z Maybelline. Ta maskara jest świetna. Bardzo ją lubię i używam na co dzień na sobie również. No i tutaj cała Aga, ja tylko wyszłam na chwilę, a ona tutaj po prostu urodzona modelka, zobaczcie. I wracamy do makijażu. Poprawiam rysunek brwi w miejscach, gdzie kontur nie był aż tak wyraźny, gdzie sobie wyjechałam na przykład za wysoko z którymś cieniem. Opruszyłam właśnie jej rysunek permanentny. Na usta nakładam mieszankę dwóch pomadek z Golden Rose. Ten klasyczny Long Stay numer 13 i Soft and Matte odcień 102. Wiecie, że uwielbiam te pomadki. Możecie na moim kanale zobaczyć film właśnie o moich ulubionych pomadkach i tam właśnie one też są wymienione. Mimo, że Aga ma przedłużane rzęsy, to dokleiłyśmy jeszcze kilka kępek. Tam, gdzie były już na ten moment jakieś ubytki, Aga stwierdziła, że jednak doklejamy. Brakuje mi tutaj parę rzęs w zewnętrznym kąciku, to doklejmy trochę, więc fajnie to wyczerniło jeszcze cały ten makijaż. A teraz czas na metamorfozę. Aga przed makijażem i Aga po makijażu. No, myślę, że wyszło naprawdę super. Osobiście mi się makijaż bardzo podobał, Agnieszka też była bardzo zadowolona. Dajcie znać, co myślicie i czy chcecie więcej takich filmów. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!